Pan doktor Tomasz Pniewski, dzień dobry panie doktorze. Witam serdecznie. Czy łatwo jest zlikwidować blizny? O, proszę państwa. Zależy jakie, prawda? To prawda. Przede wszystkim należy rozpocząć, nie chcę, że od początku, ale należy odróżnić blizny od bliznowców. I to, co można stosować, żeby poprawić wygląd blizn, nie wolno stosować w przypadku bliznowców. A różnicowanie... Powiedzmy od razu, co to jest bliznowiec? No, bliznowiec jest guzem wzrastającym, gdzie dochodzi do nadprodukcji tkanki łącznej włóknistej. Różnica, jeśli chodzi o taki wygląd, polega na tym, że z masy bliznowca wyrastają pojedyncze jakby promienie słoneczne. To państwo wielokrotnie nazywacie, że jest powiedzmy zmiana pieniążkowata po uszkodzeniu, po urazie, bądź też po oparzeniu niekiedy i z tej nie ma ścisłego brzegu, tylko z tego brzegu rosną wypustki tak zwane. To wygląda trochę jak słoneczko z promieniami. I niestety te promienie rosną i rosną i bliznowiec rośnie, bo blizna generalnie nie wzrasta. Ona jest w tym miejscu, gdzie był uraz, czy powiedzmy traumatyzacja tkanki. Natomiast bliznowiec rośnie. Wyobraźmy sobie sytuację, że po usunięciu zmiany skórnej w obrębie dekoltu, która była wielkości 2 mm, po pół roku możemy mieć bliznowca wielkości 5 złotówki. I wielokrotnie, nawet stosując bardzo wyszukane metody leczenia tego bliznowca, nie zawsze osiągamy sukces leczniczy i estetyczny. Także należy pamiętać, że nawet u osób, które nie mają skłonności do bliznowców, usuwanie zmian skórnych w obrębie dekoltu i karku zawsze wiąże się z ryzykiem powstawania bliznowców. Możemy usunąć zmianę na brzuchu, nic się nie dzieje. Pięknie się wygoi, jest dosłownie kreseczka po usunięciu. Mamy zmianę na dekolcie, niewielką, może się zrobić bliznowiec. Oczywiście, jeżeli usuwamy ze względów zdrowotnych, bo mamy znamie barwnikowe, atypowe, które sugeruje nam możliwość transformacji w kierunku nowotworu, oczywiście usuwamy. No ale chcę przekazać państwu taki message, żeby zawsze, szczególnie w okolicach narażonych na tworzenie się bliznowców, czyli dekolt i kark, żeby rozważyć za i przeciw w przypadku usuwania zmian skórnych w tej okolicy. No ale wracając już do blizn, bo bliznowce są oddzielnym zagadnieniem, są niewdzięcznym zagadnieniem, dużo jest metod leczenia, różna skuteczność, no niemniej jednak zwróćmy do tematu wyjściowego, czyli blizny. Proszę państwa, blizny mogą być różne, mogą być przerosłe, mogą być zanikowe, mogą być atroficzne, mogą być potrącikowe i w zależności od tego, jakie mamy blizny, różne metody leczenia wybieramy. Przepraszam bardzo. Proszę państwa, najczęściej w tej chwili u ludzi młodych mamy blizny potrądzikowe. I tutaj mamy szeroki... Głównie twarz. Głównie na twarzy. No i tutaj mamy szeroki zakres zabiegów. No poczynając od zabiegów laserem frakcyjnym. Bardzo skuteczna metoda. No oczywiście zasygnalizuje, że nie może być to okres aktywny trądziku młodzieńczego. Nie mogą powstawać nowe zmiany krostkowe. Więc najpierw wyleczmy trądzik, a później usuwajmy blizny. No ale wracając już do metod leczenia blizn trądzikowych, laser frakcyjny, możemy stosować różne peelingi, między innymi peeling z zastosowaniem kwasu trójchloroctowego, bardzo skuteczny, bardzo znana metoda i dostępna, niekosztowna. Peeling z użyciem kwasu karbolowego, czyli tak zwany peeling fenolowy. Możemy stosować peelingi glikolowe. Te są bardzo łagodne, bardzo dostępne i niekosztowne. Możemy również w przypadku zaciągających blizn stosować tak zwane podcinanie blizny. Możemy również w przypadkach blizn takich, że mamy zagłębienie w powierzchni skóry, możemy stosować kwas hialuronowy w celu wypchnięcia tej blizny nad powierzchnię skóry. To jeśli chodzi o blizny trądzikowe. Natomiast jeżeli mamy blizny pourazowe, pooparzeniowe, to bardzo często dochodzi do zaciągania tych blizn, czyli do przykurczów wielokrotnie, które czego następstwem mogą być przykurcze.
Tutaj mamy... To przy dużych szczególnie. Tak, przy dużych. No i tutaj nieodzownym staje się stosowanie bardzo silnych, fluorowanych kortykosteroidów pod opatrunkiem okluzyjnym. To umożliwia zmiękczenie wielokrotnie tych... Taki miejsc. Specjalistyczny opatrunek jest? Tak, taki, który powoduje głębszą penetrację głąb. Dalszym, następnym krokiem w przypadkach, gdzie mamy duże zwłóknienie, są iniekcje z triamcyheksalu, z triamcinolonu, prawda? W stężeniu tam 10 mg na mililitr i tutaj ostrzykujemy te blizny, właśnie te, które powodują przykurcze, ostrzykujemy mniej więcej w odstępach raz na 20 do 30 dni. I to przynosi znaczną poprawę. No oczywiście kiedyś również stosowano interferony, no ale w tej chwili od tej metody się odeszło. Poza tym czasami, jeżeli czasami nacina się blizny, czasami wycina się blizny, jeżeli możemy to zrobić, prawda? No właśnie, wtedy więc można... Więc tutaj operacje naprawcze. No oczywiście i wtedy mamy... mniejsza zostaje blizna. Tak, wycinamy wtedy... jakby tę większą, dokładnie, zostaje mniejsza. Ponadto stosuje się nadal dermabrazję. Polega to na tym, że się hipertroficzną bliznę ścina do powierzchni skóry, a później stosuje się opatrunki okluzyjne. Tak jak już powiedziałem, zwykle z silnymi kortykosteroidami. Wielokrotnie, w tej chwili to bardziej raczej odparowuje się laserami CO2, ale w przeszłości stosowano również metody krioterapii. Również w przypadku rozległych blizn stosowano kriomasaż ciekłym azotem. Także tych metod, jeśli chodzi o leczenie blizn, jest bardzo dużo. Oczywiście należy pamiętać, że im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. No oczywiście ja mam na myśli tutaj okres nie dłuższy, jak zacząć mniej więcej po 6-8 tygodniach już coś robić z tą blizną. Bo im później, tym mamy większy problem. Wtedy blizna gorzej poddaje się naszym zabiegom i ten efekt estetyczny jest gorszy. Także metod jest masa, efekty są w większości przypadków akceptowalne przez pacjentów i pacjentki. I przynoszące dobry skutek? Tak, tak. Zadowolenie jest duże, przy czym mówię, czasami mamy jedną okolicę w leczeniu, której stosujemy 3-4 metody. To wszystko zależy od tego, czy blizna jest świeża, czy stara, czy przerosła, czy zanikowa. A czy jakieś tylko, powiedzmy, takie metody domowe nie sprawdzą się chyba w przypadku większości? To znaczy, blizny. Powiem w ten sposób. Jeżeli są to blizny po, powiedzmy, zabiegach chirurgicznych, gdzie nie było powikłań bakteryjnych, gdzie jest proste cięcie, prawda, gdzie jest ładnie zbliżone są rany, to takie domowe metody ze stosowaniem środków, które zawierają, które można nabyć w aptece, które zawierają środki uzyskiwane z cebuli czy pochodne krzemionki. Także są dostępne i tylko podkreślam, to trzeba stosować. Jest tak zwana zasada 3 bądź 5, 5 razy dziennie po 5 minut. Bo tak naprawdę... Czyli systematyczność tutaj. Te wszystkie środki głównie poza miejscowym działają poprzez masaż, co powoduje rekanalizację blizny. Także pamiętajmy, wielokrotnie się stosuje opatrunki kompresyjne, żeby poprawić unaczynienie blizny. Także pamiętajmy o tym, że przy leczeniu domowym blizn bardzo ważny jest masaż. Oczywiście poza, jak już wspomniałem, i używaniem środków miejscowych, które rozmiękczają te blizny. Ale ta zasada 5, o której sobie wspomnieliśmy, jest bardzo istotna. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Ja również dziękuję bardzo.